7 wspaniałych pytań. Dzisiaj w roli głównej Adam Malher. Adam, jesteś gotowy? Tak, dzień dobry Państwu, witam. To zaczynamy od podstaw. Skąd się wzięła ksywka Jogi? Ksywka Jogi zaczęła się jeszcze w pierwszym sezonie w Zagłębiu Lubinia grałem. Wymyślił to Szymon Ligaszewski. Byłem bardzo podobny do postaci bajkowej z misia Jogi. Czym jest pirania i co zwykle tam robisz? Pirania to jest taka ryba, jak dobrze pamiętam. Zgadza się, ale też to jest coś innego, gdzie chyba bywasz dość często. To znaczy, no zgadza się, jest to taki, można powiedzieć, pub osiedlowy, gdzie często przebywam i gram w bilarda. Dobrze. Zostajemy przy rybach, bo lubisz wędkować. Jaki jest okres ochrony leszcza, a jaki suma? Oj, to jest ciężkie pytanie, gdyż do tej pory nie znałem jeszcze karty wędkarskiej. Mówię tylko na stawach komercyjnych. Ja też nie znam odpowiedzi, więc jeżeli ty nie znasz, to ja tym bardziej. Jeździsz samochodem ze Stanów Zjednoczonych, w którym wskaźnik temperatury klimatyzacji wyrażany jest w Fahrenheitach. 100 stopni Fahrenheita to ile stopni Celsjusza? 23. Prawie 38. Kiedy grałeś w Zagłębiu Lubin, miałeś swój zestaw na kolację dzień przed meczem. Po jego spożyciu dobrze broniłeś. Z czego ten zestaw się składał? Była to pizza. Jak często zdarza ci się tak czule przytulać z trenerami? Już ci pokazuję zdjęcie. Proszę bardzo. O, no to jest po meczu zawsze, to jest... można powiedzieć, cieszyliśmy się po awansie i... takie zostało ujęcie zrobione. A często ci się tak zdarza przytulać nie, z trenerem Kuptelem? Nie często. I ostatnie pytanie, które jest też trudne dla mnie. Na koniec prośba od kolegów z drużyny. Powiedz wyrewolwerowany rewolwerowiec. Ojejku. Wylerwowany... Nie powiem tego. No to 3 razy sztuka. Wylerwowany wolwerowiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję.